A teraz już kazanie Słowa Bożego, do którego zapraszam pastora Zenona Korosteńskiego. Cieszę się, że jesteś wśród nas, że nasze plany się zmaterializowały i jesteś obecny. Pomimo tego, że znamy się od bardzo, bardzo dawna, pastor był częstym gościem w domu moich rodziców, to jego służba wypadła w zupełnie innych miejscach naszej diecezji i nie miałem wiele możliwości wysłuchać kazań w jego wykonaniu. I tym bardziej się cieszę, że będę to mógł dzisiaj zrobić. Dziękuję za to ciepłe przywitanie. Dziękuję za zaproszenie, za ten przywilej. Bo ze Śląskiem Cieszyńskim, a w większości z Koczowem i z Cieszynem związany jestem od wczesnej młodości. Tu przeżywałem najbardziej burzliwą moją młodość w tym rejonie. Tu z dala od rodziców, bez kontroli, zdany na siebie i życzliwych ludzi. Tu otrzymałem przygotowanie do życia zawodowego, tu otrzymałem również wykształcenie artystyczne, to jedno z niespełnionych moich marzeń. Ukończyłem szkołę muzyczną na zamku w Cieszynie. Specjalność skrzypce, trochę również ćwiczenia głosu. No ale cóż, nie da się wszystkiego robić, prawda? Żeby coś robić, z czegoś trzeba zrezygnować. Moi drodzy, rzadko się zdarza taka rozterka, jaką przeżywałem przez ostatni tydzień. A rozterką było: Panie, co mam powiedzieć zborowi? Nie znam was na co dzień. Nie znam waszych potrzeb. Wiele potrzeb jest uniwersalnych, które mają wszyscy ludzie. Ale wiem, że tutaj, pośród nas, są ludzie o zróżnicowanych potrzebach. Są ludzie, którzy potrzebują słowa zachęty. Chciałbym, aby takie usłyszeli. Są ludzie, którzy potrzebują nagany. Chciałbym, aby też to usłyszeli. Duch Święty zna was, zna wasze potrzeby i wierzę, że dzisiaj każdy z was usłyszy słowo, które jemu jest potrzebne. Jako motto wprowadzający tekst do naszego rozważania słyszeliśmy z listu do Koryntian pewne ostrzeżenie, aby nie przyjmować łaski Bożej nadaremnie. Myślę, że nie muszę tłumaczyć nikomu słowa, co to znaczy nadaremnie. A zatem jaki skutek w naszym życiu powinna przynosić łaska Boża? Czegoś nas musi nauczyć. Coś musi w życiu być widoczne. Artur wie, że jeszcze dzisiaj rano miałem tą rozterkę. Ale wierzę, że ta decyzja, którą zapadła, jest głosem Bożym. I dzisiaj chcę mówić o pieśni. Lubicie śpiewać? Tak? Lubicie śpiewać? Pieśń jest czymś, co towarzyszy nam we wszystkich okolicznościach życia. Na wszystkie okoliczności. Jakie rodzaje pieśni znamy? No, syjońskie to takie podniosłe, prawda? Pieśni uwielbienia. Ale jeszcze jakie rodzaje? Ślubne, pogrzebowe, gdzie od razu, prawda? Jakie są jeszcze pieśni? Młodzieżowe, harcerskie.
Żołnierze mają swoje pieśni, dzieci mają swoje pieśni, tak. Marynarze mają swoje pieśni. A więc pieśń towarzyszy nam we wszystkich okolicznościach życia. Otwórzmy Księgę Izajasza, 42 rozdział, werset 10. Zachęcam, abyście śledzili i otwierali tekst Pisma Świętego. Pismo Święte otwarte dwa razy głośniej przemawia, bo wtedy słyszymy uchem i widzimy okiem. 10 werset w 42 rozdziale Izajasza jest pewnym wezwaniem. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci od krańców ziemi. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Takich zdań znajduje się w Piśmie Świętym więcej. Otworzymy Księgę Psalmów i tam rozdział 96, Psalm 96, zaczyna się również tym wezwaniem: śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu cała ziemio, śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię. Tymi samymi słowami zaczyna się Psalm 98. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił, prawica Jego święte ramię przyniosły Mu zwycięstwo. Takich wezwań, aby śpiewać Panu pieśń, pieśń uwielbienia, pieśń dziękczynienia, pieśń nową, jest w Piśmie Świętym jeszcze więcej. Nie będziemy wszystkich tych wersetów powtarzających się czytać. Przywołałem kilka takich kluczowych, kilka jeszcze jest przed nami. Co to znaczy pieśń nowa? Kiedy ostatnio uczyliście się nowej pieśni? Hu-hu, dawno. Wiecie, zostałem zainspirowany tym, dlaczego to słowo, ta zachęta, aby śpiewać Panu pieśń, opatrzony jest przymiotnikiem w niektórych miejscach nową pieśń. A to starej nie można śpiewać? Tylko nową? No ale nową, jak się nauczymy i potem ją śpiewamy, to za chwilę staje się starą. No to znów mamy się uczyć nowej pieśni? Zostałem sprowokowany do poszukania wyjaśnienia i odpowiedzi, jakie znaczenie w Piśmie Świętym ma przymiotnik nowy albo stary. Tym bardziej, że znajdujemy w Piśmie Świętym kilka rzeczowników z tymi przymiotnikami, nowa i stara. Mamy nowe niebo i nową ziemię. Mamy nowe życie. Mamy nowe przymierze. Co jeszcze mamy w Piśmie Świętym nowe? No to przed chwilą mówiłem. Co jeszcze mamy nowe? Mamy nowe szaty i stare szaty. Nowe życie, nowe bukłaki, nowy człowiek, stary człowiek. Czy te przymiotniki w Piśmie Świętym mają to samo znaczenie, co potocznie? Bo potocznie przymiotnik nowy w przypadku do człowieka i istot żywych młody to jest tylko krótki stan początkowy. Każda rzecz na tej ziemi na początku była, jest
nowa. I każda rzecz nowa z biegiem czasu starzeje się. A więc przymiotnik nowy w potocznym znaczeniu używany jest tylko do określenia stanu początkowego, a potem starość. Jest to bardzo płynne przejście, niepostrzegalne, niedostrzegalne. No ale rzeczywiście, gdy mówimy o pieśni i o nowej pieśni, to potocznie nowa pieśń to jest pieśń, którą pierwszy raz śpiewamy, którą się uczymy. To jest nowa pieśń. Ale czy ten przymiotnik w Biblii ma również takie znaczenie? Nie. Chcę powiedzieć wam, jakie znaczenie w Piśmie Świętym mają te przymiotniki, te słowa. Otóż w Piśmie Świętym słowo nowy, młody oznacza trwający w nieskończoność, wiecznie, nieprzemijający. A przymiotnik stary to przymiotnik określający przemijanie. Adam żył 930 lat. Dobrze? Pamiętam? Dobrze. Tak objawia Pismo Święte. Ale te 930 lat życia Adama są dwa sposoby liczenia. Biblia nie daje nam informacji, który z tych dwóch sposobów jest właściwy. Jakie są dwa sposoby? Najpowszechniejszy sposób liczenia tych 930 lat to całe życie Adama od dnia stworzenia do śmierci, które składało się z dwóch etapów, bo od stworzenia do upadku ileś tam Adam i Ewa żył, potem nastąpił upadek, wygnanie z Edenu i życie na wygnaniu. X przed upadkiem plus Y po upadku równa się 930 lat według powszechnego komentarza. Równanie nie do rozwiązania, bo mamy dwie niewiadome i żadnego punktu odniesienia, ile można, jakby tutaj można było te rzeczy podzielić. Ale studium Pisma Świętego dało mi podstawę do zrozumienia nieco innego, że Adam 930 lat przeżył po wygnaniu z Edenu. Dlaczego? Bo pamiętajcie, istoty duchowe, aniołowie, którzy nie zgrzeszyli, Adam, gdyby nie zgrzeszył, możemy zaryzykować w tej chwili stwierdzenie, on żyłby wiecznie młody. Ta młodość by nie przemijała. Aniołowie, którzy żyją w obecności Bożej, są wiecznie młodzi. Oni nie starzeją się. Nie przemija ich życie. A więc ujmując takie znaczenie, zwracam uwagę, że Adam nie starzał się z upływem lat, lecz Adam stał się starym w momencie, gdy utracił bezgrzeszność. Zaczął podlegać przemijaniu. I dlatego wszyscy jego potomkowie, my, ludzie, ludzkość i świat z powodu grzechu zostały poddane przemijaniu starości. Dlatego młodzieńcy, dzieci kochane, wszyscy, którzy się rodzimy na tej ziemi, rodzimy się od poczęcia, jesteśmy starzy. W polskiej kulturze powiedzieć komuś, że jest stary, to jest niegrzecznie.
Ale tego problemu nie mają Niemcy czy Anglicy, czy ludzie posługujący się językami germańskimi, bo tam pytając o wiek, pytają wprost, jak stary jesteś, i ktoś z dumą odpowiada, ja jestem stary 18 lat. Jak to, prawda? Wiecie, znacie troszkę języki, wiecie, jak to wygląda. Tam zupełnie inaczej podchodzą do pewnych rzeczy. Stary człowiek to jest człowiek podlegający przemijaniu. Niezależnie od tego, ile dni temu się urodził. I dlatego nasze życie w Adamie rozpoczęte jest życiem starym. Jest starym, jest poddanym przemijaniu. Dlatego słusznie można powiedzieć, że w istocie rzeczy nasze życie to jest odliczanie. Bo każdy dzień przeżyty skraca i przybliża nas do nieznanego dnia, który będzie kiedyś ostatni. Ale wy, którzy macie nadzieję, wy, którzy na nowo narodziliście się, którzy otrzymaliście nowe życie, jak to, stare się zniszczyło? Nie. Stare życie to jest to życie w ciele, życie przemijające. Nowe życie to jest życie w nieskończoność, gdzie nie będziemy już przemijać i nikt nie będzie się szczycił, że jest 2 lata starszy od drugiego. Ja mam taką nadzieję, że gdy Pan Jezus wprowadzi nas na nową ziemię i gdy wszystko odnowi, gdy wszystko na nowo stworzy. Znacie tą obietnicę z Księgi Objawienia. Oto wszystko nowym czynię. Stare rzeczy przeminęły. Stare to są te, które przemijają. I na tej podstawie wierzę i rozumiem, że Adam zaczął odliczać swoje życie od momentu oderwania od Boga i stania się starym, podlegającym przemijaniu. A co znaczy wobec tego stara pieśń, czy nowa pieśń? Pieśń, moi drodzy, to życie. Pieśń to życie. I nie musisz skończyć szkoły muzycznej. Nie musisz śpiewać w chórze. Nie musisz mieć słuchu muzycznego. Ty śpiewasz jedną z tych dwóch pieśni. I śpiewasz ją ciągle. Czy sobie z tego zdajesz sprawę, czy nie? Brzmi twoja pieśń w twoim domu, w twoim środowisku, wśród sąsiadów, wśród kolegów w pracy, wśród kolegów w szkole. Ty śpiewasz. Ty śpiewasz. Jaką pieśń śpiewasz? Jaką pieśń śpiewasz? Śpiewajcie Panu pieśń nową, cała ziemio. Śpiewajcie Panu pieśń nową, wy, którzy się na nowo narodziliście. Wy, którzy rozumiecie kontrast pomiędzy starym życiem i nowym życiem, pomiędzy starym człowiekiem a nowym człowiekiem. Śpiewajcie Panu pieśń nową. No, kochani, mówiąc o tych rodzajach pieśni, chciałbym przytoczyć z Pisma Świętego tylko 2 rodzaje, takie wyjątkowe rodzaje pieśni, o których Pismo Święte mówi, o których przeczytamy w Księdze Trenów Jeremiasza. Hiob też o tym wspominał, ale mówię, że tylko pewne wybrane fragmenty przywołuję. Księga Trenów Jeremiasza, rozdział trzeci. I tam werset 14 w tym trzecim rozdziale i potem werset 63. Stałem się, mówi Jeremiasz,
Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. Niektórzy śpiewają pieśń szyderczą. W 63 rozdziale: patrz, gdy siadają i powstają, o mnie mówi ich pieśń szydercza. Pewien specyficzny rodzaj pieśni. Pieśń szydercza. Czy czasem nie nucisz pieśni szyderczej? O. Jedno z najbardziej smutnych słów, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, a takich fragmentów jest również kilka. Otwórzmy Księgę Amosa. Księga Amosa. I tam w Księdze Amosa, w 5 rozdziale, Księga Amosa, rozdział 5, werset 1, 5 rozdział Księgi Amosa, werset 1. Słuchaj tego słowa, które ja nucę nad wami. To mówi Bóg. Prorok Amos tylko zanotował. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną domu Izraela. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną. Te słowa budzą od razu we mnie skojarzenie z pewnym świadectwem zapisanym w objawieniu świętego Jana w rozdziale 3. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Bracie i siostro, pomyśl, czy czasami te słowa nie dotyczą ciebie. Czy te słowa nie dotyczą mnie? Jaką pieśń zanuciłby nade mną mój Bóg, dawca życia? Bo wiecie, z ust Pana Jezusa wyszły słowa, które wprawiły w zdumienie, w zdziwienie, może nie tyle w zdumienie, ile w zdziwienie słuchaczy, kiedy Pan Jezus powiedział: niech umarli grzebią umarłych swoich. Jak to? Umarły przecież nie rusza się. To umarłego trzeba pochować. Nie. Stary człowiek jest martwy. Nawet jeśli chodzi po ziemi, pionowo się trzyma. Bo stare życie, życie bez Boga, to życie przemijające. Stare życie to stara pieśń. W 8 rozdziale Księgi Amosa, jeszcze w tym samym klimacie, 9 i 10 werset w 8 rozdziale: w owym dniu mówi Wszechmocny Pan. Mówi Wszechmocny Pan. W owym dniu sprawię, że słońce zajdzie w południe, mrokiem okryje ziemię w biały dzień i zamienię wasze święta w żałobę i wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną. Smutne słowo. Smutne słowo. No bo żałoba to smutek. Jakie życie prowadzisz, bracie i siostro? Co prawda nie ma w Piśmie Świętym słowa pieśń z połączeniem, z przymiotnikiem stara pieśń. Ale ze względu na fakt, że jest to, ten przymiotnik występuje w innych rzeczownikach w tym znaczeniu, chciałbym powiedzieć wam, że jest w Księdze Amosa, mamy otwartą Biblię, jest w Księdze Amosa pewien fragment mówiący o starej pieśni. Mimo, że nie ma tam przymiotnika stara pieśń. 5 rozdział Amosa, otwórzcie 5 rozdział Księgi Amosa. I od 22 i 23 werset.
mówi Bóg. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne, ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuńcie ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Moi drodzy, stara pieśń to wrzaski, to kłótnie, to awantury, to stare życie, to stary charakter, stara szata. Spójrzcie, bracia i siostry, na swoje domy. Spójrzcie na relacje, jakie macie w rodzinach. Mówię to ze smutkiem. Jak często słychać wrzask. Starej pieśni, starego życia. Urażone ambicje. I to wśród ludzi wierzących, przychodzących do kościoła, biorących Biblię do ręki. Tak, bracia moi, być nie może, powiedział Jakub, mówiąc o języku. Że te same usta wypowiadają błogosławieństwo i te same usta wypowiadają przekleństwo. W przyrodzie nie istnieje taka możliwość, żeby z tego samego otworu wychodziła woda słodka i gorzka. Znacie ten fragment z listu Jakuba. A nasze usta są takim otworem, który wypowiada czasami jakżeż sprzeczne informacje. Bóg mówi: gdy mi składacie ofiary z pokarmów, z całopaleń, nie mam w tym upodobania. Nie sprawia mi to przyjemności. Usuńcie ode mnie wrzask pieśni. Usuńcie. To relacje, jakie zachodzą. Nie dziwię się, moi drodzy, młodym ludziom, którzy czasami płacząc mówi wujek, nie mam ochoty wracać do domu. Nie mam ochoty wracać do domu. Mój ojciec ze mną nie rozmawia w ogóle. A jest wolontaryjnym mówcą wygłaszającym kazania w okolicznych zborach. Z mamą nie o wszystkim porozmawiam. Gratuluję tym rodzinom, które mają przyjazne relacje między sobą w małżeństwie i między dziećmi. Gratuluję. Ale ile takich domów jest, a ile jest domów, gdzie słychać awantury, krzyki. Jaką pieśń śpiewasz? Coś więcej. Dawid jako pieśniarz, jako autor pieśni i śpiewak, przypuszczam, napisał również i zachęcił, aby nie tylko śpiewać. Otwórzcie Psalm 33. Psalm 33. I tam przeczytamy od 1 do 3 wersetu w Psalmie 33. Radujcie się w Panu sprawiedliwi, prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na 10-strunnej harfie. Śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Otwórzmy jeszcze Psalm 144.
Psalm 144 i tam werset 9. Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń, na harfie dziesięciostrunnej zagram Ci. A, czyli pieśń przy akompaniamencie. Czy wiecie, co to jest ta dziesięciostrunna harfa? Proszę? Wszyscy mówią przykazania. Słyszeliście czy skojarzyliście, bo jest dziesiątka akurat. Jak grać na tych 10 przykazaniach? Chciałbym wam powiedzieć zupełnie inne spojrzenie na dziesięciostrunną harfę. Apostoł Paweł był inaczej to powiem. Apostoł Paweł porównywał chrześcijan do rycerzy. Mówił o zbroi, jaką chrześcijanin ma założyć i w niej chodzić. Uwaga, zbroja chrześcijańska to nie strój galowy, który się ubiera tylko na defilady i na święto. Niektórzy tak zbroję chrześcijańską traktują, że w zbroi przychodzą ładnie, błyszczącej do zboru, a wracają do domu i wieszają w szafie i czeka na następny tydzień. Ale to jako dygresja. I Paweł, używając języka wojskowego, pokazuje nam pewien, pomaga nam zrozumieć pewien przykład. Otwórzcie list do Rzymian, rozdział 6. Rozdział 6. I tam przeczytamy w rozdziale 6 werset 12 i 13, potem 19, tylko wybrane myśli. Mamy otwarte, śledzicie? List do Rzymian, 6 rozdział. Nie wszyscy, widzę, śledzą. Otwarte, patrzymy. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. W 19 wersecie powtórzone jest to. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Paweł rozumiał i mówi, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Paweł, używając języka wojskowego, używając tego obrazu, porównuje członki naszego ciała do oręża, którym wcześniej w starym życiu służyliśmy grzechowi. Ale teraz, gdy rozpoczęliście nowe życie, to te same członki waszego ciała macie poświęcić na oręż sprawiedliwości. Dawid, muzyk, posługuje się językiem muzyki i obrazem muzyki. I mówi o dziesięciostrunnej harfie. A te dziesięć strun harfy to są członki twojego ciała, które kiedyś grały akompaniament do starej, wrzaskliwej pieśni, ale teraz mają grać akompaniament do nowej pieśni. Jakie to członki ciała? Ano liczcie. Oczy. Ile mamy? Uszy? Ręce? Dodawajcie, nie pomylcie się. Nogi? Usta? Serce? I to wszystko. Usiądź, Dorotko.
rozumiejąc to, napisał pieśń. Pieśń dziecięcą. Ale przecież wszyscy jesteśmy dziećmi. Posłuchajcie. Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą. Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą. Wszak twój ojciec dobrze wie, na co patrzeć ciągle chcesz. Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą. Pilnuj swych uszu, pilnuj swych uszu, co słuchać chcą. Pilnuj swych uszek, pilnuj swych uszek, co słuchać chcą. Wszak twój ojciec widzi cię i wie, co ty słuchać chcesz. Pilnuj swych uszek, pilnuj swych uszek, co słuchać chcą. Pilnuj swych rączek, pilnuj swych rączek, co robić chcą. Pilnuj swych rączek, pilnuj swych rączek, co robić chcą. Wszak twój ojciec dobrze wie, co twa rączka robić chce. Pilnuj swych rączek, pilnuj swych rączek, co robić chcą. Pilnuj swych nóżek, pilnuj swych nóżek, gdzie chodzić chcą. Pilnuj swych nóżek, pilnuj swych nóżek, gdzie chodzić chcą. Wszak twój ojciec widzi cię, wie, gdzie nóżki idą, gdzie. Pilnuj swych nóżek, pilnuj swych nóżek, gdzie chodzić chcą. Pilnuj swej buzi, pilnuj swej buzi, co mówić chce. Pilnuj swej buzi, pilnuj swej buzi, co mówić chce. Wszak twój ojciec słyszy cię, wie, co w sercu twoim jest. Pilnuj swej buzi, pilnuj swej buzi, co mówić chce. Pilnuj serduszka, kto mieszka w nim. Pilnuj serduszka, kto mieszka w nim. Wszak twój ojciec dobrze wie, co wypełnia serduszko twe. Pilnuj serduszka, kto mieszka w nim. Hej, dzieci. Właśnie. To tak się opowiada. Dziękuję, Dorotko. To tak się ładnie dzieciom śpiewa. Dzieci lubią posłuchać, śpiewać. Ale właśnie autor tej pieśni zrozumiał, że członki naszego ciała, mówiąc językiem wojskowym, to oręż. A mówiąc językiem muzycznym, to struny harfy. Dlatego przed chwilą czytaliśmy z księgi Amosa te słowa, które przypominam. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słuchać brzęku strun twojej harfy. Zaśpiewam ci, Boże, pieśń nową. Na harfie dziesięciostrunnej zagram ci. Bracia i siostry, młodzieży, na co patrzycie? Jakie filmy oglądacie? Wiem. I mówię to z całą świadomością i z bólem, że wśród naszych braci i sióstr, w naszych domach, w naszych rodzinach jest wiele problemów. Niektórzy mają problemy z pornografią. Nie wszyscy, ale niektórzy mają.
Niektórzy mają problemy z wstrzemięźliwością seksualną. Nie wszyscy, ale mają. Niektórzy mają problem z plotkarstwem. Z obmawianiem. Czy to jest nowa pieśń? Czy to jest nowa pieśń? Boże, na dziesięciostrunnej harfie zagram Ci. Na co patrzysz? Do czego przykładasz swoje ręce? Gdzie Twoje nogi idą? O, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. O czym najchętniej rozmawiasz? O czym najchętniej rozmawiasz? Ja mam obraz, moi drodzy, mając na uwadze wiele domów, rodzin, które odwiedzam z wizytami duszpasterskimi rzadziej lub częściej. W niektórych domach jeszcze drzwi się dobrze nie zamkną, a już jest rozmowa o sprawach duchowych, biblijnych, pytania, odkrycia, dzielenie się, a w niektórych domach to strach Biblię wyciągnąć. Temat duchowy jest daleki, by nie powiedzieć obcy. Nie mam pytań, wszystko wiem, wszystko rozumiem. Otwórzmy psalm teraz jeszcze 22. Psalm 22. I w tym 22 psalmie werset 26. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Co prawda w tym tekście Dawid nie zastosował przymiotnika nowa, ale zastosował inny przymiotnik, pieśń pochwalna. Kochani, pieśń pochwalna to pieśń nowa. To pieśń nowa. Od Ciebie pochodzi. Tej pieśni nie nauczy dyrygent, tej pieśni nie nauczy żadna szkoła. Ta pieśń pochodzi od Boga. Nikt cię tej pieśni nie nauczy. Nikt cię tej pieśni nie nauczy. Otwórzmy jeszcze psalm 40. Psalm 40. I w tym 40 psalmie znajdziemy takie oto słowa, werset. Moment. Psalm 40, werset 4. Werset 4. I mamy tutaj rozwiązanie również tego poprzedniego wersetu, 4. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną. Widzicie? Sam Dawid pomaga nam zrozumieć, że pieśń pochwalna to pieśń nowa. Stara pieśń sprawia Bogu przykrość. Nowa pieśń to jest pieśń pochwalna. To jest pieśń pochwalna. Moi drodzy, w pośród tych różnych rodzajów pieśni zostawiłem na koniec najpiękniejszy gatunek pieśni, który śpiewany jest na końcu. A jaka pieśń będzie śpiewana na końcu? A, pieśń zwycięstwa. Pieśń zwycięstwa. Wiecie, kto na tej ziemi śpiewa pieśń zwycięstwa? Prorok Izajasz nam objawia. Bóg przez proroka Izajasza. 25 rozdział Księgi Izajasza. 25 rozdział Księgi Izajasza.
I tam jest opis kontrastu. Sam tytuł mówi: pieśń chwały na cześć Pana, 25 rozdział. Panie, Tyś Bogiem moim, będę Cię wysławiał, wielbił imię Twoje, gdyż dokonałeś cudów. Werset 4 i 5. Gdyż byłeś schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem, a wszak poryw gniewu tyranów jest jak ulewa w zimie, jak upał na zeschłej ziemi. Boże, wrzawę zuchwalców, wrzawę zuchwalców stłumiłeś, jak upał cieniem obłoku. Przerwałeś pieśń zwycięstwa tyranów. Na tej ziemi pieśń zwycięstwa śpiewają tyrani. I to nie tylko wojenni międzynarodowi. Ale tą pieśń śpiewają czasami mężowie względem żon. Kochani, pamiętajcie, jeśli w domu jest podniesiony głos, krzyk jest objawem tyranii, to jest przemoc psychiczna. To jest przemoc psychiczna. To o tym dzisiaj psycholodzy mówią, że jeśli ktoś podnosi głos, wrzeszczy, to nie jest to dowód siły, to jest dowód przemocy. To jest dowód przemocy. O Panu Jezusie jest powiedziane, że On głosu nie podniesie, ani krzyk nie będzie słyszany na ulicach. A kiedy zapraszał do naśladowania i uczenia się, to zwrócił uwagę: przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie, i jakie cechy postawił tam na pierwszym miejscu. Cichość i pokorę. Cichość i pokorę. Moi drodzy, pieśń zwycięstwa zaśpiewają ci, którzy dzisiaj śpiewają nową pieśń. Jeśli chcesz kiedyś w przyszłości śpiewać w chórze pieśń zwycięstwa, to pieśń zwycięstwa będą mogli śpiewać tylko ci, którzy na tej ziemi przyjęli, pozwolili Panu Bogu włożyć w swoje usta nową pieśń. Którzy te same struny harfy na tej ziemi wykorzystują do akompaniamentu dla nowej pieśni. Nowego życia. Ono nigdy nie przemija. I życzę wam, kochani, aby wasze życie było pieśnią uwielbienia, pieśnią chwały, nową pieśnią. Czas przestać śpiewać stare pieśni. Czas przestać wrzeszczeć. Czas zacząć śpiewać nowe pieśni. I niech Bóg w tym błogosławi. Amen.